Drugi zespół Lecha Poznań nadal bez wygranej w lidze. Podopieczni Artura Węski podzielili się punktami z Siarką Tarnobrzeg, z którą zremisowali we Wronkach 1-1. Znowu wróciły trochę demony rezerw Lecha z poprzedniego sezonu, czyli mało tworzenia sobie sytuacji bramkowych, po których byśmy byli pewni, że zaraz padnie drugi, trzeci gol i ten mecz będzie ustawiony. Obie bramki padły w pierwszej połowie. Wynik w 20 minucie otworzył kapitalnym uderzeniem z kilkudziesięciu metrów Jakub Zagórski. Siarka wyrównała po 7 minutach za sprawą Pawła Chmielenki. W późniejszym okresie nie brakowało szans na zdobycie gola, ale obie strony nie grzeszyły skutecznością. W starciu z Siarką szansę gry otrzymało kilku rezerwowych graczy pierwszej drużyny. Wszystko z powodu przełożenia ligowego meczu jedynki z Miedzią Legnica. Gio i Afonso widać było, że wyróżniają się na tle przeciwnika. Było widać taką lekkość gry, chociażby właśnie w wykonaniu Portugalczyka. Jednak faktycznie ta druga liga charakteryzuje się tym, że tam gra się mało technicznie, a bardzo mocno fizycznie. Także po dribblingu jednego, drugiego czy trzeciego zawodnika było widać, że na końcu odbijał się i tak od ściany. W środę rezerwy zagrają w rundzie wstępnej Pucharu Polski z Pogonią Siedlce, a za tydzień w niedzielę w lidze z Radunią Stężyca.